Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym materiale tablicowe środy. Tak jak mówiłem, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować tablicę rowerową. Z racji tego, że my tutaj się mieścimy w okolicach Siedlec, nie mogłem wybrać niczego innego jak tablicy właśnie z Siedlec. Jak widzicie, jest to tablica wydana w 1941 roku. Tablica ma bardzo fajny numer, bo ma 850. Ja też z 850 jestem bardzo związany, także cieszę się, że akurat jest taki numer, a nie inny. Numer jest dosyć wysoki, no ale wiadomo, jak tablice tam były zmieniane co rok czy co 2 lata, no to wiadomo, że na nowo wszystko musiało być rejestrowane. No, tablica jest na pewno tutaj zębem czasu troszeczkę odciśnięta, ale mimo wszystko uważam, że jest fajna i jest dosyć fajnie zachowana. Znam kilka takich tablic. Jedne są w lepszym stanie, drugie są w gorszym stanie, ale jak to bywa, zależy jak one po prostu były przechowywane. Mam nadzieję, że takie tematy właśnie jak tablice rowerowe czy dorożkarskie by Was interesowały, bo też takie tablice chciałbym Wam prezentować. Słuchajcie, już w przyszłym tygodniu chciałbym Wam pokazać, żeby tak zostać troszeczkę przy Siedlcach, fajną tablicę motocyklową, ale dokładnie jaka to będzie tablica, to też dowiecie się w przyszłym tygodniu. Ja z tego miejsca chciałbym Wam przypomnieć, że na naszej stronie internetowej możecie być na bieżąco, jeżeli chodzi o nowe eksponaty w kolekcji naszego muzeum. A jeżeli jeszcze nie obserwujecie nas na Facebooku i na Instagramie, to serdecznie Was do tego zapraszam. Pozdrawiam Was serdecznie.